Pomysł uczczenia pamięcia księdza Jerzego Popiełuszki zrodził się 12 lat temu. To właśnie w Parszowicach młody kapłan odprawił swoją pierwszą mszę po otrzymaniu święceń kapłańskich. Dziś do Parszowic przyjeżdżają mieszkańcy z całego Zagłębia Miedziowego. Od jakiegoś czasu odbywają się tutaj uroczystości właśnie. Jest tablica pamiątkowa także, która ten fakt przypomina mieszkańcom. Cieszymy się, że coraz częściej mówi się o tym, że Parszowice są tym miejscem, w którym właśnie błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko był, stąpał po tej ziemi, po ziemi gminy Ścinawa. Podczas tegorocznych obchodów uroczyście odprawiono mszę świętą. Wierni ucałowali relikwie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, które w 2010 roku kościół w Parszowicach otrzymał na własność. Jest to wydarzenie dla naszego regionu wyjątkowe. Od wielu lat kultywowane są właśnie spotkania tutaj w Parszowicach. To jest niesamowite przeżycie. Piękne. Pierwszy raz to zrobiłam i jestem zadowolona, szczęśliwa. O tym, jak duże znaczenie dla mieszkańców miała tegoroczna uroczystość, mówił również ksiądz Grzegorz Ropiak, proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Wielowsi. Gdyby nie obecność księdza Jerzego w tym kościele, nie ta msza prymicyjna, no to pewnie dzisiaj powiedziałbym tak, że standardowo byśmy pamiętali księdzu Jerzym jako jeden z wielu świętych błogosławionych w kościele, których mamy całe mnóstwo. A jako, że był tu obecny, żywy i prawdziwy, jako, że tu jego stopy chodziły po tej posadzce i na tym ołtarzu sprawował mszę świętą, no to mamy szczególny ku temu sentyment. W ramach tegorocznego świętowania zorganizowano uroczysty koncert. Przed zebranymi wystąpiła kapela góralska Janicki z Czarnego Boru. Przed kościołem można było również obejrzeć wystawę przygotowaną przez uczniów lubińskich szkół podstawowych. Rysunki przedstawiały postać księdza Jerzego Popiełuszki. Jestem tak zachwycona, rozklejona, zachwycona, że no nie byłam jeszcze na takiej uroczystości. Co roku przyjeżdżam, ale tak pięknie nie było jak w tym roku. Kilka lat przyjeżdżam i za każdym razem jest troszeczkę inaczej, bo są inni goście, ale zawsze jest pięknie i wzruszająco. Niektórzy do Parszowic dotarli w niecodzienny sposób, na pieszo. Po raz pierwszy do Stowarzyszenia Wędrowiec z Lubina dołączyła również grupa ze Ścinawy. Postanowiliśmy uczcić osobę błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę w taki sposób, żeby idąc, modląc się, śpiewając, rozważać jego słowa, to co uczynił dla nas wszystkich. Uczestnicy nie wrócili z uroczystości z pustymi rękoma. Dla wiernych przygotowano pamiątki, okazjonalne kalendarze.